Witam Was serdecznie na kanale Grzyby w Nowej Hucie, na kanale, na którym pokazuję, a przynajmniej się staram pokazywać grzyby, które rosną w mieście, w dzielnicy Nowa Huta. Dzisiaj filmik z dalekiej przeszłości, może nie tak dalekiej, no ale jednak zbierałem się już długo, żeby go puścić w eter. Nie było jak, nie było kiedy, nie było czasu. A dzisiaj zaprezentujemy grzybka, który potrzebuje, jakby to powiedzieć, dwóch żywicieli, dwóch miejsc, w których się rozwija. A mowa o nagoci sawinowej, wywołującą chorobę zwaną rdzą gruszy. Jest to pazożyt, jak już wspomniałem, dwudomowy, czyli taki, który dla pełnego cyklu rozwojowego potrzebuje dwóch gatunków roślin, dwóch gatunków żywicieli. Część rozwoju odbywa się na jałowcu i z roku na rok jest tej rdzy coraz więcej. Taka pomarańczowa galareta, którą już pokazywałem na kanale, a część rozwoju tego grzyba jest właśnie na gruszach. Na liściach gruszy rozwija się tylko od wiosny do jesieni i wygląda dość tak specyficznie. Z wierzchu liścia są takie żółtawo-pomarańczowe plamy, zaś od spodu małe wypustki, takie zrogowacenia. Na końcu filmu w opisie i w komentarzu wrzucę link do nagoci z jałowca. To sobie zobaczycie, jak ta galareta wygląda. Żeby zwalczyć tą grzybiczą chorobę, należałoby pozbyć się wszystkich jałowców w promieniu, no naprawdę wielkim, kilkuset metrów od gruszy. Jest to niestety niewykonalne. Palenie gruszy, palenie liści też nic nie daje niestety. No takie życie. Zostawiam Was teraz z tym grzybkiem dwudomowym, że tak powiem. Ja tymczasem lecę dalej, aby zostawił jakiś ślad po sobie. Na kanale tu, jak i na kanale leśnym z grzybami w Nowej Hucie. Tymczasem cześć.